Cześć, witamy wszystkich. Dzisiaj kamera NTN odwiedza nas na treningu. Mamy godzinę 5:30. Tematem jakby artykułu i tego, do czego chcemy Was zachęcić, są ćwiczenia stabilizacyjne, czyli wstanie na jednej nodze, ale również tutaj będzie materiał ekstra, czyli ćwiczenia podporowe, stabilizacja tułowia, mięśni pasa biodrowego, to bardzo ważna sprawa. Z mocną, silną nogą, która jest stabilna, przygotowana na dziurę, różne nierówności, które Was nie wytrącą z równowagi podczas jazdy. Myślę, że to jest klucz do sukcesu. No i przede wszystkim ochronią Was przed urazem czy kontuzją. Będziecie czerpać przyjemność z tej aktywności fizycznej, jaką jest narciarstwo, i o to chodzi, żeby dobrze się bawić. My bawimy się tymi ćwiczeniami zawsze w części wstępnej. Kamera to wszystko pokaże. Myślę, że to coś fajnego. Wejście na taki trening młodych juniorów. Jest ze mną Karolinka, czyli nadzieja polskiego narciarstwa. Julek jest spóźniony, mamy 5:30. Zaraz będzie na nagraniu, także życzę Wam miłej zabawy. Poćwiczcie razem z nami. Jeszcze ważna rzecz, ta cała zabawa jest super pod warunkiem, że przestrzegacie pewnych reguł, czyli techniki ćwiczeń, żeby to Wam nie uciekło. Spróbuję Wam wytłumaczyć to, czego za bardzo nie widać, czyli jak trzeba postępować, jeżeli chodzi o ustawienie stopy, co jest ważne. Poproszę ten super, mega różowy bucik. Słuchajcie, mamy trzy punkty podparcia. Jeden jest napięcie, dwa są tutaj z przodu śródstopia. Najważniejsza rzecz jest taka, żebyście obciążali stopę stojąc na jednej nodze, czy na twardym, czy na miękkim, właśnie w tych trzech punktach podparcia. Zazwyczaj ten tutaj przyśrodkowy Wam gdzieś ucieka i stopa kieruje się na zewnątrz. Poprawne stanie na czymś miękkim to jest właśnie tak jak na twardym, czyli wciskacie te trzy punkty. Nie wolno Wam tych ćwiczeń robić w momencie, kiedy stoicie na krawędzi albo nie jesteście w stanie tej stopy prosto dociskać. I teraz Wasza praca ma się odbywać poprzez staw skokowy, nie poprzez wkładanie kolana albo różne wyginanie ciała, ale na to będę zwracał uwagę przede wszystkim w treningu. Także pamiętajcie, trzy punkty podparcia, zakładaj bucik, my zaczniemy na bosaka. Zaczniemy od ćwiczeń najprostszych, czyli na twardym podłożu. Możecie je robić wszędzie, w domu. Spróbujcie myć zęby, zamknąć oczy, coś się dzieje, tylko pamiętajcie o poprawności. Obciążacie równo biodro, kolano, kostka. Stabilizacja, wszystko działa, lekko tułów napięty. Spróbujcie zamknąć oczy, złapać tą równowagę na początku. Pamiętajcie, stopa, Julek, przyśrodkowo stopa, zaczęcie się trzęsie. Właśnie o tym mówiłem na początku, żebyście zwracali na to szczególną uwagę. Oś, biodro, kolano, kostka, nie przechylam się na boki, dociskam stopę. Zaczynamy. Na razie nie stosujemy imitacji, czyli to jest nie w pozycji zjazdowej, tylko zwykłej, otwartej. Próbujemy złapać równowagę, wyprostuj kolano na nodze, na której stoisz, staraj się. Tak jest. I trzymamy. 50 sekund. Jest równowaga, jest balans tułów napięty, przymykamy oczy, staramy się złapać równowagę, czyli wyłączamy jeden ze zmysłów, od razu pojawiają się kłopoty. Spróbujcie sami, myjąc zęby, stać na jednej nodze i zamknąć oczy. Tylko uważajcie na umywalkę. Stanie na jednej nodze, talerz czy piłka, cokolwiek przed sobą, trzymamy ruchy rotacyjne tułowia, czyli podążamy, skręcamy cały tułów, czyli odwrócona sytuacja pracy. Na nartach staramy się też wypchnąć nad głowę, czyli dodajemy różne ruchy, trzymając tutaj wzorzec ruchowy poprawny, czyli biodro, kolano, kostka, tułów napięty, różne ruchy rotacyjne. Jak opanujemy stanie na jednej nodze, to jest dobry pomysł. Zmiana nogi. Nie musicie oczywiście brać czegoś ciężkiego, my od razu bierzemy talerze. Chodzi o to, żeby te mięśnie obręczy barkowej, mięśnie tułowia, to wszystko się napięło. To, co mówiłem, sprawna noga, wydolny tułów, szybka jazda na nartach. Jak już ćwiczenia statyczne są opanowane, warto dodać jakieś rzuty, podania. Oczywiście partner nie jest potrzebny, wystarczy ściana. Pomysłów jest bardzo wiele. Można te ćwiczenia sobie utrudniać. Jak widzicie, nie jest to takie proste. Julek, walczymy o równowagę. Stopa przyśrodkowa, nie wkładaj kolana do środka. Wzorzec ruchowy. Proszę bardzo. Bardzo ładnie. I dodajemy sobie koziołek po stronie zewnętrznej. Rzucik. Hop, koziołek. Rzucik. Zamieńcie się miejscami, zmieńcie nogi. Za chwilę pojawią się ćwiczenia jako dodatek, jeżeli chodzi o Wasz materiał. Tego nie ma w tekście. Podporowe na stabilizację tułowia. Pamiętajcie, zacznijcie od najprostszych, czyli od zwykłej deski.
Ćwiczenia, jeżeli chodzi o równoważne, warto przeprowadzać ćwiczeniami na stabilizację tułowia, mięśni pasa biodrowego. To jest bardzo ważne. Wasza kończyna dolna będzie lepiej pracowała w momencie, kiedy tułów jest stabilny, kiedy nie odpadacie, kiedy ten środek ciężkości jest pod wami. Jak robić te ćwiczenia nagrane w poprzednich materiałach? Możecie zajrzeć, jak wygląda poprawna deska. My sobie przecinamy po prostu ćwiczenia stabilizacyjne na kończynach, na stabilizację tułowia. Przyciągamy mocno kolano pod klatkę, tułów stabilny, do dołu, w bok. Pod klatkę, do dołu, w bok. Nie przychylamy tułowia. Dociążamy nogę podporową. No, przyśrodkowo stopa, trzy punkty podparcia. Takie ruchy możecie wykonywać oczywiście bez gumy. Jakiekolwiek w ogóle ruchy w staniu na jednej nodze będą trudne, jeżeli będziecie trzymali tą technikę, ten wzorzec, na który my zwracamy szczególną uwagę. Pamiętajcie też o ćwiczeniach stabilizacyjnych we wzorcach imitacyjnych, czyli imitacja narciarska, wymuszona pozycja, stabilizacja, to zawsze się przekłada potem na lepszą technikę jazdy na stoku. Stoimy na grzybku, obręcz barkowa, tułów zaangażowany. To, co jest ważne, biodro, kolano, kostka. Nie ma żadnej kompensacji na zasadzie kolano do środka, przechylanie tułowia. No i to, co mówiłem, wciskacie w miękkie podłoże stopę, trzy punkty podparcia. Nie wolno Wam tu stać na którejś z krawędzi albo bardziej obciążać którąś z krawędzi stopy. Ok? Oczywiście możecie to potem utrudniać, typu żonglerka, skręty prawo-lewo, pomysłów jest bardzo dużo. My Wam pokazujemy po kolei te ćwiczenia. Wy możecie dorzucać coś ekstra. Stanie na jednej nodze, na grzybku, pozycja zjazdowa. Karolina, bardziej tułów, bardziej biodro, niżej tułowiem trochę. O, właśnie. Tak jest, noga z boku, długa narta, nie ruszamy stopą. Mamy długie gigantówki, nie możemy się podciąć, także bardzo ważne jest to, żeby obydwie stopy były w płaszczyźnie strzałkowej. Wyciskamy mocno stopę. Widzicie, jaka tutaj jest walka u Julka, ale właśnie o to chodzi. Jeżeli te ćwiczenia będziecie wykonywali poprawnie, one są po prostu trudne. Proszę je spróbujcie, możecie najlepiej robić je na czas, około minuty takiego stania. To jest super sprawa. Dobrze, nie wkładamy kolana. Bardzo ładnie. Te same ćwiczenia, jak już są opanowane na zwykłej podłodze, możecie je utrudniać, czyli przechodzimy jakby schodek dalej, jakieś niestabilne podłoże, tylko też nie od razu super miękkie, wystarczy lekko. Mamy podkładkę sensomotoryczną, ale jak staniecie na samym materacu albo na czymś, co powoduje, że ta Wasza stopa trochę obsiada, to w zupełności wystarczy. Decha na bosu, czyli mamy niestabilne podłoże, jeżeli chodzi o obręcz barkową. Mocniej pracują mięśnie tułowia. Jak już mamy stabilizację, możemy sobie dodać różne inne triki, typu unosimy raz jedną stopę, raz drugą delikatnie nad materacem. Proszę, jedziemy. Hop, tak jest. Staramy się nie skręcać bioder prawo-lewo. Nasze mięśnie tułowia mocniej zaangażowane. Wytrzymujemy. Karolina, nie kręć pupcią, nie kręć, Julek to samo. Trzymać to mocno. Tak jest. Ok, podpór bokiem. Wysoko biodro, zwróćcie uwagę na to, to macie w poprzednich materiałach, że nie wolno dokonywać żadnej rotacji, jeżeli chodzi o Wasze biodra. Pośladki, czwórka, wszystko włączone. Jakby idziecie do przodu tym tułowiem, to tak jakbyście szli na języki w butach narciarskich. Karolina, domykamy bioderko. Jak już macie to, proszę, unosimy nóżkę, 2-3 sekundy, opuszczamy delikatnie do góry, nie za wysoko, szerokość bioder. I zmiana stron. Ok, zgniatanie piłki, ręce, tułów, troszeczkę do przodu ta piłka, żeby nie było za mocno kolano zgięte. Proszę bardzo. I cały czas staracie się albo pulsacyjnie, albo cały czas zgniatać piłkę, ale pamiętajcie, że ruch jest z biodra, czyli chcecie nacisnąć na piłkę przy stabilnym tułowiu. Nie robicie tego w taki sposób, że dociążacie nogę poprzez ruch tułowia. To ma być czysto praca z biodra. Piłki są różne. My mamy takie jedne, które są bardziej sprężyste. One są trudne do tych ćwiczeń. Są takie z grubszą gumą, które są trochę łatwiejsze. Ważne jest to, żebyście czuli bardzo duży nacisk i pracę w obrębie stawu kolanowego i skokowego. Jeżeli zaczniecie te ćwiczenia robić, zobaczycie, że one wcale nie są takie proste. Druga nóżka. No, już jakieś kłopoty. Zamykamy, zamykamy, walczymy. Tak jest. Bardzo dobrze. Zamknięte oczy, od razu się robi trudno.
Siedzenie na piłce, balans, równowaga, przede wszystkim mocno i aktywnie mięśnie brzucha, mięśnie tułowia. No super, jak tak pięknie Wam wychodzi, to porzucajcie do siebie piłeczką teraz. Zobaczymy, czy Wam się uda, bez złośliwości. Fajne ćwiczenie, trochę zabawy. Zachęcam. Pamiętajcie, przy biurku siedzicie, pracujecie, nie siedźcie na krześle, tylko na piłce. No i wtedy możecie przez chwilę chociaż potrenować. Klęk na piłce. Pamiętajcie, zaczynacie od samego klęku. W tym klęku, jak macie balans i równowagę, zamykacie oczy. Jak już to jest opanowane, piłka, jakieś różne ruchy, przekładanie, żonglerka, przeciąganie gumy, pomysłów jest bardzo wiele. Najważniejsza rzecz to jest taka, że macie tutaj aktywne mięśnie pasa biodrowego, czyli pośladek, brzuszek, czwóreczka. Nie ma tutaj żadnego wgięcia, tak jakbyście trzymali plecy w desce. Okay? Nie wolno Wam na tej piłce po prostu obsiadać, tylko wysoko pozycja, aktywnie brzuszek spięty. Takie stanie będzie trudne. Albo klęczenie. Odwrócone bosu, pozycja zjazdowa, może być statyczna. My tutaj już mocniej angażujemy mięśnie, jeżeli chodzi o kończynę dolną, czyli pompujemy, wybieramy te wszystkie nierówności. Wzorzec, biodro, kolano, kostka. Wiem, że to jest nudne, ale jak powiem 30 razy, jest szansa, że zapamiętacie. Długie narty, ładniej pompuj góra-dół na tej nodze. Pamiętajcie, że praca z nogi nie jest tułowia. Tułów jest stabilny, pracujecie tylko nogą. Nie opuszczacie tułowia, żadnej pracy. Tułów stabilny, lecicie, ewentualnie zbijacie tyczki. Stanie na jednej nodze, wejście na bosu, wejście do góry, brzuch, kolano, przejście do pozycji zjazdowej, wyprostowanie się, zejście na jedną nogę, druga noga w powietrzu cały czas i z powrotem. Hop, gasimy bosu, wejście, góra, pozycja. Już mamy ćwiczenia statyczne, gdzie stoicie i wykonujecie różne ruchy. Warto dodać różne ruchy bieżne, gdzie będziecie na jednej nodze zmieniali tą pozycję. To zawsze przesunie Was troszeczkę do przodu. Druga noga. Ok, odwrócone bosu jak Karola, to jest takie imitacja trochę twardego podłoża. Robimy też takie ćwiczenia na miękkim. No, na bosu, takim jajku, jest to bardzo trudne. Julek tutaj walczy. Pamiętajcie o tym, żeby ta stopa pracowała poprawnie. Trzy punkty podparcia. Proszę, przejście do pozycji zjazdowej, Julek. Brzuszek, nisko. No, noga do przodu, długa narta, już leżysz, nie macie. Niestety, medal przepadł. Dawaj, walczymy, walczymy. Ok, stanie na piłce. Proponuję najpierw wejść na nią przy pomocy partnera, czyli ręce, jakaś drabinka i tak dalej. Potem, jak już opanujecie to stanie, to z klęku możecie próbować przejść do stania. To, co ważne, czyli przyśrodkowo stopy pracują, nie stoicie biernie na bokach, tylko cały czas ta praca jest do środka, nie wkładacie kolan. Przejdźcie do pozycji zjazdowej, brzuszek, tułów. Jak macie tą pozycję, pompujemy góra-dół, wykonujemy różne ruchy. Czyli forma najprostsza, stanie, potem stanie w pozycji, potem w tej pozycji próbujecie pompować. Pozycja zjazdowa na wałku. Oczywiście zaczynacie w okrągi mocnej plecy, jesteś areo, szybko jedziesz. Oczywiście zaczynacie od samego stania, my próbujemy się poruszać w przód i w tył. Oprócz popularnego wałka fitness, oczywiście zachęcam Was do zwykłej rurki PCV. Budowa, Pan Marian chętnie za jakieś małe piwko odstąpi Wam troszeczkę materiału, który jest tak cenny na budowie. Trzymamy, 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 tak? Jest walka, przód, tył, ruszamy. Bardzo ładnie. Pamiętajcie, te ćwiczenia można sobie w różny sposób utrudniać. Wszystko, co wytrąci z równowagi zawodnika, jest dobre. Jak już macie opanowane ćwiczenia w staniu, pamiętajcie, warto na bosaka, lepsza praca stopy. Przechodzimy do ćwiczeń skocznościowych, różne formy skoków, wieloskoków. Wtedy warto już założyć obuwie, żeby nie uszkodzić sobie stopy. Najpierw twarde podłoże, potem przechodzicie sukcesywnie na bardziej miękkie, czyli w przypadku Julka z podłogi, na przykład na materac, to już jest utrudnienie, na podkładkę sensomotoryczną. Karolina, level najwyższy, czyli z bosu na bosu. Pamiętajcie o wzorcu ruchowym, o poprawnej pozycji.
Lubimy ludzi kreatywnych, wspieramy kącik małego majsterkowicza, także pamiętajcie, że nie musicie korzystać z tego sprzętu, który jest ogólnie dostępny w klubach fitness. Możecie sami sobie coś skonstruować. Rura kanalizacyjna, kawałek deski, nie wiem, stare zrzute rolki, jakaś płyta. Tych pomysłów jest bardzo wiele. Możecie podglądać na Instagramach, różnych fanpage'ach narciarzy, co oni robią, co konstruują, jak to wygląda. Więc myślę, że dobrej zabawy Wam nie zabraknie.